Siema ludzie, dzisiaj wam pokażę jak się robi konfigurację. Oczywiście pokażę to na oryginalnej wersji, nie mam modów. To jest ze sklepu Play. Wchodzimy sobie i musimy to mieć jako ten save, czyli musimy zrobić najpierw save i zapisać. Obecnie mam trochę lipę pod tym względem, więc wchodzimy tutaj i vehicles. No i tutaj mamy na przykład takie coś. Motor, wchal. Tutaj dajmy 2 na przykład. I motor 2. Tutaj i tutaj zmieniacie na tą samą liczbę, bo w sumie to nie wiem jak to wygląda. Tym bardziej takim względem, więc zmieniamy w obu miejscach i wracamy do save'a naszego. Kasa to farm zmieniacie. No i wchodzimy do naszego case'a i koła się zmieniły na szersze chyba. Chyba? Nie, nie zmieniły się. No chyba, że jednak się zmieniły, to zobaczymy. Oryginalny on będzie tu. Wyglądają w taki sposób. Nie zmieniły się jednak. Ale w taki mniej więcej sposób się zmienia konfigurację. Mniej więcej, wiecie, bo tam są różne konfiguracje, ale w taki sposób i to tyle.